Spokojna miłość, taki podcast. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Ten odcinek nagrywam w ostatni dzień trwania warsztatu odzyskiwania utraconej lub utraconych części siebie i dedykuję to krótkie nagranie przede wszystkim plemieniu, które zebrało się w tym warsztacie. Kłaniam się Wam nisko. Rozpoznaj, nie podążaj. To wszystko, co chcę dzisiaj powiedzieć. Ale użyję więcej słów, żeby rozjaśnić, co dokładnie mamy na myśli. Rozpoznaj, nie podążaj. To szamańskie zaklęcie. Dla tych, którzy mają przestrzeń i czas i chwilę, żeby rozstrząsł się w nim. Rozpoznaj, nie podążaj. Rozpoznaj, nie podążaj. To jest plan bez planu. To jest sposób działania, który uzdrawia i leczy. Rozpoznaj, nie podążaj, to pierwszy krok, gdy nie wiesz co zrobić. Rozpoznaj, nie podążaj, to też istotny krok, kiedy chcesz odzyskać to, co utracone, kiedy myślisz, marzysz, pragniesz pełni. Rozpoznaj, nie podążaj, to również wyjście z więzienia, z klatki, z pułapki. Rozpoznaj, nie podążaj, to jest droga do wolności. Do wolności, do szlaków, którymi nikt nie chadzał, albo chadzał ktoś bardzo dawno temu i na miejscu tych śladów powstał węgiel, rosną korzenie, skały. Rozpoznaj, nie podążaj, to też ostrzeżenie, zatrzymaj się. Być może nie idź tam, gdzie dzikie i dobre jest i radzi sobie. Rozpoznaj, nie podążaj, to moment, kiedy zrzucasz z siebie ubranie, bo pada deszcz i chcesz, żeby. Twoja skóra poczuła kropla. Rozpoznaj nie podążaj to moment, gdy patrzysz w gwiazdy, gdy patrzysz w oczy ukochanej osoby, albo mijającego człowieka, i udaje ci się to, udaje ci się w tym momencie, rozpoznajesz, jesteś i nie musisz podążać. Można minąć siebie, iść w różne swoje strony, światy, ale rozpoznałaś, rozpoznałeś coś, rozpoznało w Tobie i zostało rozpoznane. A zatem rozpoznaj, nie podążaj. To zaklęcie, zaklęcie szamańskie ma w sobie moc, jeśli jest utrzymywane stale przy życiu, czyli nie może być martwe nawet przez chwilę, musi być utrzymywane. Rozpoznawanie jest procesem, nie jest zakończonym aktem, zarazem jest wstępem, bo są takie drzwi, są takie drzwi w szamanizmie, oh, które otwierają przepiękne przygody. Uwaga, powiem Wam, jak te drzwi się nazywają. A nazywają się tak. Ziemia mówi. Rozpoznaj, nie podążaj. Ziemia mówi. Jeśli masz przestrzeń, możliwość i chęć, to rozpoznaj te drzwi. Ziemia mówi. Po prostu rozpoznaj. Jest tu wiele głosów, jest tu wiele stworzeń, jest tu wiele istot. Rozpoznaj. Zanim zaczniesz podążać, rozpoznaj. A może nie zaczniesz podążać, temu służy rozpoznanie, rozpoznawanie. A więc to też jest ścieżka, na której nie ma trochę miejsca na bycie wyznawczynią, wyznawcą. A może jest miejsce, ale na bardzo krótki moment czasu. Jest miejsce na hołd. Oczywiście, że tak. Jest miejsce na to, żeby złożyć hołd, żeby składać hołd tej, którą kochasz, temu, którego kochasz, tym, których kochasz, nieokreślonemu, które kochasz. To nie znaczy, że. Jeśli to nie jest ścieżka wyznawców, nie można kłaniać się, przykładać czoło do ziemi, leżeć plackiem z wdzięczności, z poruszenia, z dotknięcia absolutu, pełni, jedności, świętości, spotkania, z pracy, która polega na służbie innym, bo odzyskiwanie jest pełniejsze i piękniejsze, jeśli wydarza się w plemieniu i służy nie tylko tobie, ale też innym. A zatem, jeśli chcesz, rozpoznaj, nie podążaj. Co to znaczy? Co to dla ciebie znaczy? Bo teraz, czy nie podążasz śladem tych słów? Ale daj sobie przestrzeń, żeby zatrzymać się. Osiąść w miejscu. Rozpoznaj. Nie podążaj. Ale nie osiąść skórzem. <głos》> osiąść, zatrzymać się, złapać wytchnienie, złapać ulgę. Rozpoznaj, nie podążaj. To znaczy, nie muszę decydować, nie muszę podejmować żadnej decyzji. To jest moment, w którym mogę rozpoznać. Po prostu rozpoznać. A przy odrobinie szczęścia i wsparciu opiekuńczych duchin i duchów, zostać rozpoznaną, rozpoznanym, to spotkanie, a później ruszać swoją stronę. A zatem, jeśli chcesz, to bierz. <grybuj> bierz to, siostro, bracie. Rozpoznaj. Nie podążaj.